Dzień dobry, w sobotę 28 października. Tutaj jest Agnieszka, która właśnie pije kawusię. Tu jest Patryczek, który je jogurcik. Dobrze, a to Agnieszka pokaże parę rzeczy. To są nasze wczorajsze zakupy. Zbiór legend niezwykły, to już no, to, Tak, bo to już część książek było. było widać, a część nie. Tak, to właśnie Bazgraki. Rysuj, ścieraj, baw się. Czyli to jest takie z pisakiem zmazywalnym, że tutaj Patryś będzie sobie ćwiczył. O, i będzie mógł zmazywać. Super. Takie dla przedszkolaków, dla trzylatków to jest No Bazgraki. dobrze, co tam dalej? To jest o emocjach, no bo to trzeba też takie uczyć, do niej przesuń, począć. I to też są takie właśnie różne ćwiczenia, które pomogą zrozumieć Patryczkowi, dlaczego się złości. To jest jeszcze nieotworzone, ale to jest taka fajna Biblia z okienkami, że jest na statek Noego i tam się otwiera, że na statku są zwierzątka. Taka interaktywna książeczka Taka taka. fajna, tak? No i tutaj jeszcze kupiliśmy taką lepienie na okrągło, czyli różne rzeczy, plasteliny. Jest jeszcze plastelina, także będziemy takie coś lepić. No i Super. co? No i jeszcze mamy, o tak będzie prezencik wyglądał. Czyli to jest pudełeczko Pudełeczko, i w tym tak. pudełeczku jest magnesik, tak? W tym pudełeczku jest taka koperta. O. Na tej kopercie jest właśnie magnesik. Jeszcze nie włożony, tak? No nie, już jest włożone, bo to Aha, nie trzeba chcesz odkryć. otwierać. Dobra, to magnesik wczoraj pokazywaliśmy. No, To tak. wiadomo. No, to takie coś. Jak coś, to się można cofnąć No i to do jest wczorajszego. spersonalizowane wszystko, bo to jest napisane data i kiedy Patryś ma Aha, urodziny. gdyby ktoś nie oglądał, to te książki są. Kupiliśmy je wczoraj na targach książki w Krakowie. Więc można sobie zobaczyć jeszcze. A ja jeszcze oprócz tego parę broszurek przyniosłem stamtąd. Ze stoiska takiego. No, protestantów, nie. Za darmo to wziąłem. Poczytam, kto będzie zbawiony, czy znasz drugie przykazanie, siedem cech Biblii jako księgi, dusza, duch i tak zwane życie pozagrobowe w świecie Biblii. Wiem, że protestancki, ale jak to pisał święty Paweł, każde pismo jest pożyteczne dla nauki. Jeszcze Do tutaj nauki. jedną książeczkę zapomniałam, ta co świeci w A ciemności. właśnie, właśnie była. Że tutaj te elementy niby mają No i świecić. świecą. No tak sprawdzaliśmy wczoraj, tak lekko świecą, Troszkę ale bardziej więcej reklamy niż tego więcej świecenia. reklamy niż ten, no ale już przeczytaliśmy wczoraj na dobranoc taką książeczkę. Super. A jeszcze zapomniałem dodać, że oprócz tego, że coś dla ducha, to również coś dla ciała kupiliśmy. Tam już na stoisku katolickim. Takie oto różne cukierki. Bogu chwałki. Bogu chwałki, tak? I z sentencją, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Boga czynicie. No. I takie czekoladki tutaj, posmakuj słowo, dziecięce imiona i czekolada prawdziwego, świętego Mikołaja. To kilka sztuk wzięliśmy do rozdania, wkrótce Mikołajki. No, także tak. O, tutaj Agnieszka zakupiła kwiaty, widzę tutaj w budce obok jest warzywniak. Tutaj pani chyba, cóż to za bukiet, bo nie kupiłaś? Są chryzantemy na... Na cmentarz chryzantemy. A po ile? Po 25 zł. No, po 25 zł, jakbyście chcieli, to w tej budce tutaj. O, całe siedzenie pasażera i to jeszcze ogromne. A my teraz przyjechaliśmy do tej cukierni, piekarni, dom chleba i tutaj właśnie Agnieszka, no oczywiście Krakowia, Nożownicy, osiedle Prokocim Nowy, jest jak jest. Tu Agnieszka właśnie odebrała tort dla Patryczka. Ja nie wiem, czy to widać, jest tam zdjęcie Patryczka. Także tak. Dobrze. No i troszkę słodkości też kupiliśmy już. Dobrze. Dobra, idziemy zanieść do babci. I teraz idziemy zanieść ten tort tam Agnieszka do babci Patryczka. Ile Agnieszko za tort? Na cmentarze, żeby się nie rozpuścił. Ile za tort zapłaciłaś? No, zapłaciłam 83 zł. 75 zł za kilogram, a troszkę większe, no ale... Czeka, ile zapłaciłaś końcówki? 83 zł zapłaciłam za ten torcik. 83 zł. A w buczku za taki sam, czyli 200 zł. No to dajcie ludzie spokój. Ładnie ozdobiony. No oczywiście. I to się zje przecież zaraz, no ale jaka różnica, to jest drugie tyle. No 120 zł różnicy, no. Tak.
Dwa razy więcej. No. A w niektórych tych restauracjach po 300 chcieli za tort. Za w zeszłym tort. Roku płaciłam 200 zł za torta w tej restauracji, a był mniejszy. No. To teraz jeszcze muszę 50 zł zapłacić za to, że wniosę go, to i tak mi wychodzi taniej, niż zamówić tam. Także trzeba szukać oszczędności, prawda? Tak. Niby inflacja, niby ton, a za tort taniej. To jest taka ciekawostka, na którą zwróciła uwagę Agnieszka. Jest tu miejsce dla inwalidy, ale ze słupem. Tak, żeby nie miał za lekko ten inwalida, no to mu tu walnęli słup. No jak wózkiem przyjdę na to? Także ciężko mu tu będzie wysiąść, no ale... Ale taka, jest miejsce. Ale miejsce jest. No. Oznaczone na... Taka to logika właśnie. Dobra, idziemy dalej. My tutaj idziemy sobie na bazarek. Jest tu bazar przy Biedronce. No i na tym bazarze nakupiliśmy sporo rzeczy. Całe siedzenie zapchane i bagażnik, a ja sobie taką czapkę kupiłem. Miałem już podobną, ala irlandzką. Za 35 zł. Agnieszka, jakie spodnie, no. Czekam na nich, bo jeszcze poszli się do babci przebrać. My idziemy tutaj na cmentarz do taty Agnieszki. Tu Agnieszka z takimi kwiatami idzie. Dźwiga, a Piotruś kręci. Mazie. Wyciągnęło się Patryszowi hulajnogę, żeby sobie pojeździł, bo nudno mu. A wiadomo. No i tak już jest po umyciu i po sprzątaniu tutaj. Tak to wygląda. I już po cmentarzu tutaj jedziemy sobie na obiadek. Mamy do wyboru Burger King lub McDonald's. Ale chyba wybierze, będziesz patrzeć, fan marki wskazuje na Maca, ale tak mu zamieszamy w głowie, że pójdziemy do Burger Kinga. Pójdziemy tam jak wiesz, dobrze? I tutaj właśnie nam weszły nasze rzeczy. Muszę spatrzeć w koronie, to jest to niebieski kubek. I to mamy chyba swoje sprawy. To gorące, my właśnie wróciliśmy z zakupów, rozpakowujemy się. To Agnieszka była w cukierni. I kupiłam takie dla męża mojego. To dla mnie całe? Tak. Jagodowe. Dziękuję bardzo. Proszę. No, jak przy sobocie, to i sprzątanie sobotnie trwa, także ja tutaj właśnie odkurzam, jak widać. A ja sprzątam łazienkę. Najgorsza robota. Agnieszka tam sprząta łazienkę, a ja tutaj odkurzam. No, może nadzoruję odkurzacz, no. Czekamy na gości, bo dzwonił domofon, ale to może nie nasi goście wcale. No. O. Chyba idzie Oliwia już, Patryś. Otwórz drzwi. O, dzień dobry. Dzień dobry. Co to za straszydła? Cukierek albo psikus. Proszę, słyszę. To jest napar. Co macie cennego? A, McDonald byli. Takie halloweenowe sprawy tutaj dotarły i do nas, do Polski. To jest katolicki dom, przypominam. Rzymsko-katolicki wręcz. Tu masz jeszcze, Oliwia ci daje. Także mamy gości tutaj. O, uwaga, uwaga, bo rower spada. Uwaga. O, a tutaj się dzieci bawią, tworzą jakieś arcydzieła. Teraz narysujemy drzewko, tak? Razem. Drzewko narysujemy, proszę. To będzie pień. Patryś rysuje.